plan, najważniejsze było zwycięstwo. My graliśmy to zwycięstwo, mieliśmy swój plan na ten mecz i ten plan zrealizowaliśmy. Co prawda nie strzeliśmy po tym, co ćwiczyliśmy, jak się przygotowywaliśmy do tego spotkania, bramki, ale padł gol, wygraliśmy 1-0, zagraliśmy na 0 z tyłu i dziękuję chłopakom i jestem za to im wdzięczny, że bardzo mocno pracowali na boisku. Tak im powiedziałem, praca odłożona w czasie daje sukces i ten sukces jest, bo wygraliśmy z dobrym zespołem, wygraliśmy 1-0 i chcę tylko dodać, że to zwycięstwo chcę dedykować świętej pamięci Januszowi i Markowi, sympatykom Sokoła i tyle. Ja to traktuję jako trzecie spotkanie. Tak, bo te dwa spotkania to tak naprawdę służyłem jako szkoleniowiec, co prawda usiadłem na ławce, ale tak naprawdę wykorzystane były tylko moje papiery, to nie był mój zespół. Utożsamiałem się z nim, okej, ale tak naprawdę wpływ mam na to, co się dzieje, to jest w tej rundzie, to ja po swojemu ich przygotowuję i biorę za to odpowiedzialność. Także to było trzecie spotkanie, pierwsze przegraliśmy, remis. Teraz zwycięstwo. Bardzo się cieszę, że pracujemy dalej i chłopcy wierzą w to, co robimy. Trudno tutaj na początku tego sezonu mówić, jaki charakter ma zespół Łukasza Cichosa, ale możemy zapytać o to, jakie cechy trener chciał zaszczepić w swoim zespole, w swoich zawodnikach. Każde spotkanie będzie inne. Każdy mecz będziemy rozgrywać pod kątem przeciwnika. Mamy jakieś tam swoje założenia i zasady w grze, których się trzymamy, ale ten model gry się kształtuje. Nie mogę powiedzieć, że po miesiącu ja mam już gotowy model gry i zespół jest gotowy tak, jakbym chciał grać. To będzie konsekwentnie z meczu na mecz będziemy dokładać rzeczy, które chcemy realizować. I no nie oszukujmy się, to jest trzecia liga, też wielu chłopców grało gdzieś w niższej lidze i to jest ciągłe nauczanie.